film przedstawia ciepły montaż drzwi stalowych z naświetlem na ościeżnicy aluminiowej z progiem ciepłym i podwaliną podprogową. Do montażu drzwi potrzebne są co najmniej dwie osoby. W pierwszej kolejności należy sprawdzić zgodność zamówienia z etykietą umieszczoną na opakowaniu. Przed montażem należy przygotować narzędzia i produkty widoczne na ekranie. Następnie sprawdzamy, czy opakowanie nie posiada istotnych uszkodzeń mechanicznych. Rozpakowujemy towar. Sprawdzamy kompletność wszystkich elementów zestawu drzwiowego, w skład którego wchodzą skrzydło z uszczelką, ościeżnica z uszczelką, próg z uszczelką, klamka, wkładka, zawiasy, bolce antywyważeniowe i zamki. W skład naświetla wchodzą rama naświetla, przeszklenie, uszczelka piankowa okrągła, zaślepka odwodnienia, kotwy montażowe 12 sztuk i wkręty montażowe 4 sztuki. Należy sprawdzić, czy wymiar, kierunek otwierania, kolor, wzór tłoczenia oraz ewentualnie rodzaj szklenia są zgodne z zamówieniem i etykietą. Należy odkręcić kotwy montażowe przymocowane do ościeżnicy. Następnie należy dopasować długość uszczelki w skrzydle drzwiowym. Żeby to zrobić, wyjmujemy skrzydło drzwiowe z ościeżnicy. Sprawdzamy, czy drzwi nie posiadają uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu lub magazynowania. Skracamy uszczelkę. Następnie przygotowujemy naświetle do montażu. Należy sprawdzić zgodność kompletu naświetla z zamówieniem. Zdejmujemy folię i wyjmujemy uszczelkę przyszybową na całym obwodzie naświetla. Usuwamy klipsy, najpierw pionowe, a później poziome. Wyjmujemy przeszklenie z naświetla. Sprawdzamy, czy wymiar otworu montażowego dopasowany jest do wymiaru montowanych drzwi zgodnie z zaleceniem producenta, czy ma piony, poziomy i właściwe przekątne. Przed wstawieniem ościeżnicy w otwór w ścianie należy zmierzyć ościeże. Powinno być ono odpowiednio szersze i wyższe od ościeżnicy. Luzy wokół ościeżnicy przy ciepłym montażu powinny mieć od 2 do 3 cm szerokości z każdej strony. Otwór powinien być dokładnie oczyszczony i odkurzony. Nie może mieć żadnych ubytków. Dokonujemy spasowania naświetla do ościeżnicy, zwracając uwagę, aby odwodnienia znajdowały się po stronie zewnętrznej oraz w dolnej części naświetla. Pomiędzy ościeżnicą a ramą naświetla umieszczamy uszczelkę piankową. Po umieszczeniu uszczelki pomiędzy ościeżnicą a ramą naświetla unieruchamiamy konstrukcję za pomocą ścisków stolarskich. Kolejnym krokiem jest skręcenie obydwu elementów wkrętami montażowymi, które dołączone są do kompletu. Wkręty montażowe wkręcamy od strony ramy naświetla. Po skręceniu elementów usuwamy ściski stolarskie i przygotowujemy się do montażu podwaliny podprogowej. Przycinamy piłką ręczną podwalinę podprogową na szerokość otworu montażowego. Poszerzenie podprogowe składa się z dwóch elementów: części pod skrzydłem drzwiowym oraz części pod naświetlem. Ścinamy frezowanie na podwalinie na szerokość stojaków.
Następnie nanosimy klej i przyklejamy podwalinę podprogową. Na połączony komplet ościeżnicy i ramy naświetla zakładamy kotwy montażowe. Rozstaw kotew powinien wynosić 150 mm na górze i na dole, mierzony od naroży ościeżnicy i naświetla oraz co 60 cm w środku ościeżnicy i naświetla. Dla naświetli szerokości większej niż 40 cm należy użyć minimum dwóch kotew, rozmieszczając je w odległości co 15 cm. Do podwaliny podprogowej przyklejamy taśmę EPDM, pamiętając o 10-centymetrowym naddatku na każdą stronę. Następnie naklejamy taśmę rozprężną po zewnętrznych stronach konstrukcji, pionową na wysokość stojaków oraz poziomą na szerokość otworu. Na podwalinę nanosimy klej, a następnie ustawiamy ościeżnicę wraz z progiem na podwalinę podprogową w otworze montażowym. Umieszczamy poduszki pneumatyczne, unieruchamiając konstrukcję w otworze. Następnie ustalamy piony, poziomy i przekątne. Sprawdzamy osiowość zawiasów ościeżnicy. Piony zawiasów sprawdzamy przy pomocy poziomicy. Dystans zawiasu od ościeżnicy powinien wynosić 25 mm. Po ustawieniu wszystkich wymiarów przystępujemy do wstępnego dyblowania kołkami 8 na 100 mm w ilości 1 kołek montażowy na jedną kotwę. Zaczynamy od strony zawiasowej, gdzie rozmieszczamy 3 kołki, a następnie od strony zaczepowej 2 kołki. Zakładamy skrzydło drzwiowe na ościeżnicę. Za pomocą plasteliny i suwmiarki sprawdzamy,
czy szczeliny pomiędzy stojakiem i drzwiami oraz nadprożem i drzwiami są odpowiednie. W razie potrzeby regulujemy wielkość szczelin. Następnie za pomocą wkładki sprawdzamy poprawność pracy zamków. Jeśli ustawienie skrzydła jest prawidłowe, otwarte skrzydło powinno pozostać w miejscu, bez wykazywania tendencji do otwierania się lub zamykania. Kończymy dyblowanie ościeżnicy, rozmieszczając docelowo po dwa kołki na każdą z kotew. Wyjmujemy poduszki pneumatyczne i przystępujemy do pomiaru ościeżnicy i naświetla w trzech punktach – w nadprożu, na wysokości zamka i progu. Sprawdzamy również piony i poziomy. Po rozprężeniu taśmy rozprężnej w ramie naświetla umieszczamy podkładki, a następnie montujemy przeszklenie. Zatrzaskujemy klipsy poziome, a następnie pionowe. Osadzamy uszczelki przyszybowe. Zaczynamy od uszczelki górnej, następnie zakładamy dolną, a na koniec boczne. Zakładamy zaślepkę odwodnienia. Przyklejamy taśmę EPDM do podwaliny podprogowej i podłoża. Usuwamy folię z drzwi. Następnie przykręcamy wkładkę i przystępujemy do montażu okuć. Należy ustawić prawidłowy kierunek ruchu klamki. Umieszczamy podkładki, a następnie zakładamy i przykręcamy okucia za pomocą wkrętaka. Dokonujemy końcowej regulacji zestawu drzwiowego. Regulacja może odbywać się w trzech płaszczyznach na zawiasach oraz na zaczepach regulowanych. Zakładamy osłonę zawiasów. Drzwi są gotowe do użytkowania.